Serio? Mam jechać do przodu? Cześć! Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Przygoda ma napęd 4x4. Po wypadzie do Krynicy i Genewy zabieram Was dzisiaj w Góry Izerskie, gdzie będziemy mogli podziwiać krajobraz Polski, a także sprawdzić możliwości Mitsubishi L200 i Pajero. Mitsubishi to ekspert w dziedzinie napędu na cztery koła. Pajero zadebiutowało w 1979 roku na salonie samochodowym w Tokio. W rajdzie Dakar, najtrudniejszym terenowym maratonie świata, zwyciężyło 12 razy. L200 nie pozostaje w tyle. Przez 35 lat sprzedało się w ponad 3 milionach egzemplarzy. W obu modelach zastosowano najlepszy obecnie na rynku napęd Super Select. Kierowcy mają do wyboru podstawowy tryb napędu na jedną oś 2H, tak zwany szosowy, który do 100 km na godzinę w razie potrzeby można przełączyć na tryb 4H, w którym napędzane są 4 koła. Rozdział momentu obrotowego między osiami może przebiegać w zależności od warunków w proporcjach od 33 do 67 lub 50:50. Tryb pracy 4 HLC z zablokowanym centralnym mechanizmem różnicowym, moment obrotowy rozdzielany między obie osie w stałej proporcji. W trudnym terenie kierowca ma jeszcze do wyboru tryb 4 LLC z blokadą tylnego mechanizmu różnicowego i reduktorem. Dzięki blokadzie oba tylne koła obracają się z tą samą prędkością, niwelując ewentualną utratę napędu w wyniku poślizgu jednego z kół. Dzięki takiemu rozwiązaniu znacząco poprawia się trakcja samochodu. Reduktor natomiast kosztem prędkości pojazdu zwiększa ilość momentu obrotowego na kołach. Samochód jedzie zdecydowanie wolniej, ale z łatwością pokonuje przeszkody. Nic dziwnego, że oba modele spod znaku trzech diamentów uchodzą za najlepsze pojazdy wielozadaniowe w swoich klasach. Teren to naturalne środowisko, w którym czują się jak ryba w wodzie. Należy jednak pamiętać, że idealny samochód to nie wszystko. No i zakopałam się! Ania Cieślak jest na początku swojej terenowej przygody, w której z pewnością pomogą jej samochody Mitsubishi Pajero i L200. Zastosowane w nich rozwiązania konstrukcyjne oraz napęd znacznie ułatwią poznanie podstaw jazdy terenowej pod okiem instruktorów. A w następnym odcinku Ania Cieślak po raz pierwszy pokona wodną przeprawę.